gdy poznają teorię ewolucji. To jakbym poprosił kogoś, by wyjaśnił, skąd się wzięły komputery, nie używając słowa człowiek. Musisz podać naturalistyczne wyjaśnienie. W ten sposób eliminuje się jedyną logiczną odpowiedź. Dzieci uczą się, skąd wziął się wszechświat, ale dowiadują się, że na pewno nie stworzył go Bóg. W ten sposób eliminuje się jedyną logiczną odpowiedź. Nie uczą się myśleć. To niebezpieczna teoria. To przeszkoda w rozwoju nauki. Przynosi złe owoce. Biblia mówi, każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a złe drzewo rodzi złe owoce. Dobre drzewo nie może wydać złego owocu, a złe nie może wydać dobrego. Ewolucja jest fundamentalną filozofią dla humanizmu. To idea, że człowiek jest Bogiem Wszechświata. O humanistycznej filozofii mowa w liście do Rzymian 1. Nie uważali za wskazane uznać Boga, wydał ich więc Bóg na pastwę niecnych zmysłów, by czynili to, co nie przystoi. Przeczytaj cały pierwszy rozdział listu do Rzymian. Zobacz, jak ludzie staczają się, odrzucając Boga jako Stwórcę. Ktoś powiedział, czy humaniści wierzą w wyższą istotę? Zdecydowanie tak. Tą istotą jest człowiek. Humaniści nie wiedzą o żadnej istocie wyższej niż oni. Chętnie bym im ją przedstawił, gdyby chcieli. Znam taką istotę. Wyobrażasz sobie, że nieskończony Bóg mieści się w twoim 1,5-kilogramowym mózgu? Nie byłby wielkim Bogiem i na pewno nie zasługiwałby na uwielbienie. Bóg, którego ja wielbię, przekracza wszelkie pojęcie. On sam dużo o sobie mówi, ale twój mózg nie radzi sobie z tym. Mój też. Oni mówią, punktem zwrotnym w historii będzie moment, gdy człowiek uświadomi sobie, że jedynym Bogiem człowieka jest sam człowiek. Niektórzy ludzie wierzą, że są bogami. Taka też była filozofia Hitlera. Jestem Bogiem. Jestem Bogiem. Gabrielu, posłuchaj tego. Nie jesteśmy tak wielcy. George Walden, laureat Nagrody Nobla, powiedział, nie przyjmę stworzenia filozoficznie, bo nie chcę wierzyć w Boga. Wybieram wierzyć w to, co wiem, że jest naukowo niemożliwe, w abiogenezę prowadzącą do ewolucji. Powiedział, wiem, że to niemożliwe, ale jedyną alternatywą jest Bóg jako Stwórca. Nie chcę tego, więc wierzę w to, co niemożliwe. Cóż, całą wieczność będziesz się czuł strasznie głupio, wiedząc, że straciłeś szansę wiecznego życia ze Stwórcą Wszechświata, bo świadomie trwałeś w niewiedzy, jak mówi drugi list Piotra. Rifkin mówi, już nie czujemy się jak goście w czyimś domu. On mówi o Bogu. Rifkin to jeden z trzech myśliwych. Pisze książki typu Ratujmy środowisko, zabijmy ludzi, byle ratować środowisko. Powiedział, już nie czujemy się jak goście w czyimś domu, dlatego zobowiązujemy się dostosować nasze zachowanie do zestawu kosmicznych zasad. To teraz nasze stworzenie, to my ustalamy zasady. Ustalamy parametry rzeczywistości. My tworzymy świat i dlatego nie czujemy się podlegli zewnętrznym siłom. Oczywiście mowa o Bogu. Nie musimy usprawiedliwiać naszego zachowania, bo jesteśmy teraz architektami wszechświata. Nie odpowiadamy przed nikim poza sobą, jesteśmy więc królestwem, mocą i chwałą na wieki. On ma rację. Biblia mówi w drugim liście Piotra, w dniach ostatnich powstaną szydercy, świadomie będą trwać w niewiedzy o tym, jak Bóg stworzył nieba i ziemię, jak ziemia była z wody i jak w wodzie stanęła. Mowa o tym na DVD numer 2. Biblia mówi, szydercy będą postępować według swoich pożądliwości. Jedyny powód, dla którego ludzie odrzucają Boga, to pożądliwość. Nie ma naukowego powodu, by odrzucać Biblię i historię o stworzeniu. Nie ma naukowego powodu, by odrzucać ideę, że istnieje Stwórca. Ale wielu ludziom nie podoba się myśl, że Bóg może mówić im, co mają robić. Idea Boga wkurza ich. Mówię im, żeby sobie przygotowali wazelinę, będzie im potrzebna, bo będziemy sądzeni przez Boga, w którego nie wierzą.
Ktoś powiedział, stajemy po stronie nauki, mimo że niektóre konstrukcje są ewidentnie absurdalne, mimo że nie spełnia wielu hojnych obietnic zdrowia i życia, mimo tolerancji naukowej społeczności dla bezpodstawnych bajeczek, bo mamy ważniejsze zobowiązanie wobec materializmu. Materializm to absolut. Nie możemy wpuścić boskiej stopy za drzwi. Moja profesor z Central College w East Peoria w Illinois napisała wiele lat temu świetny artykuł. Kłóciły się dwa komputery. Czy człowiek istnieje? Pokazała absurdalność sporu ludzi. Czy Bóg istnieje? Komputery nie widziały człowieka, więc nie istniał. Padają różne wyjaśnienia, jak to stopniowo powstał zespół obwodów elektronicznych przez ślepy przypadek. Takie same głupie argumenty mają ewolucjoniści, gdy próbują wyjaśnić, jak przypadkowo powstało życie. Co się stało? Szatan zasugerował niektórym ludziom, że mają budować królestwo i rządzić światem. Mają poważne plany, by zbudować światowe imperium tu na Ziemi. Ale ty i ja nie pasujemy. Chcą się nas pozbyć. W tajemnicy szatan planuje użyć ich, by zniszczyć dużą część ludzkości, a potem zniszczy także ich. Komuniści robili to przez lata. Zawsze wysyłali rewolucjonistów, by przejęli w kraju władzę. Pierwsza rzecz, jaką robią komuniści, gdy przejmą kraj, to zabicie rewolucjonistów, którzy zabili innych, bo im nie ufają. Szatan używa niektórych swoich naśladowców. Uważają, że muszą ograniczyć liczbę ludzi na naszej planecie. Mowa o tym na DVD numer 1. Mówię tam dość szczegółowo o ludziach, którzy myślą, że należy zredukować populację ludności do 0,5 miliarda. Jedź do Alberton w Georgii. Na płytach kamiennych Georgia Guidestones przeczytasz ograniczyć ludność do 0,5 miliarda. Teraz jest nas 6 miliardów. Chcą zredukować zaludnienie o 95% według Teda Turnera. Mówię, śmiało, Ted, będziesz pierwszy. To znaczy wysiadaj, kiedy tylko chcesz. Jeśli ewolucja jest prawdą, kto panuje na świecie? Kto ustanawia zasady? Jak odróżnić dobro od zła? Wszędzie pytam ludzi, jak odróżnić dobro od zła, jeśli ewolucja jest prawdziwa? Wtedy nie można odróżnić dobra od zła. To proste pytanie, ale oni nie mają odpowiedzi. Nie rozróżnisz dobra i zła, jeśli ewolucja jest prawdziwa. Jeśli człowiek jest Bogiem, a tak mówi ewolucja, człowiek ustanawia reguły, przeżywają najsilniejsi. Siła daje rację. Nie ma mowy, by rozróżnić dobro od zła. Pewien profesor powiedział mi kiedyś, nie ma absolutów. Spytałem, jest pan absolutnie pewien? To uderzyło w jego mały mózg. Niech no pomyślę, jak mogę być absolutnie pewien, skoro nie ma absolutów? Dzieci chodzą dziś po świecie bez żadnej moralnej kotwicy. Nie wiedzą, co jest dobre, a co złe. Nie wiedzą. Po prostu niemożliwe jest rozpoznać. Toczy się wojna. Będziesz musiał zdecydować, po której stronie chcesz być. Nie możesz być neutralny. W wojnie domowej ten człowiek zdecydował, że nie chce się angażować. Nawiasem mówiąc, to nie wojna domowa, to wojna Lincolna. To długa historia. Ale w czasie wojny domowej ten człowiek zdecydował, że nie chce się angażować. Ubrał jankeską kurtkę i rebelianckie spodnie. Powiedział, obie strony zostawią mnie w spokoju. Cóż, po bitwie był martwy. Jankeska kurtka, pełna dziur po rebelianckich kulach. Rebelianckie spodnie, pełne dziur po jankeskich kulach. Toczy się wojna. Lepiej, żebyś opowiedział się po jednej ze stron. Oddaj wszystko, co masz. Oddaj to generałowi. Musisz powiedzieć, panie, oto jestem. Zgłaszam się. Co chcesz, żebym zrobił? Toczy się wojna między szatanem a Bogiem. My jesteśmy polem bitwy. Ludzie będą odnosić rany, będą zabijani. Lepiej opowiedz się po którejś stronie. Decyzja jest bardzo prosta. Zdecyduj, po której stronie chcesz być, a potem rób, co mówi twój generał. Jak chcesz służyć diabłu, droga otwarta. Jak chcesz służyć Bogu, śmiało. Henry Morris napisał niesamowitą książkę na ten temat. Długa wojna przeciw Bogu.
Jeśli chcesz znać historię ewolucyjnego konfliktu, polecam ją. Druga w kolejności, albo może egzekwo z nią, to W umyśle człowieka, Iana Taylora. Jedna z lepszych książek, jakie czytałem. Mówi o całej historii, dlaczego ludzie w ten sposób myślą. Zachęcam wszystkich, by czytali dobre książki. Dzieci, będziecie tymi samymi osobami, jakimi jesteście dziś za 20 lat. Poza książkami, jakie przeczytacie i ludźmi, jakich spotkacie. Wyłącz czasem telewizję i przeczytaj jakąś książkę. Jest wiele dobrych książek, które na zawsze wywrą na ciebie wpływ. Czytam książki, które zmieniają moje życie. Kiedyś mnie spotkasz i powiesz, jesteś teraz inną osobą. Chrześcijanie mają niesamowitą przewagę w tej wojnie. Czytałem ostatni rozdział. Wygramy. Do tego czasu będzie naprawdę kiepsko. Powiem dziś o niektórych rzeczach związanych z nowym porządkiem świata, a to może trochę przerażać.